Zarząd Województwa Wielkopolskiego po raz 20 przyznał w tym roku 69 stypendiów młodzieżowych sportowcom, którzy uzyskali wysokie wyniki podczas Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. 8 ich nieco starszych koleżanek i kolegów otrzymało stypendia olimpijskie, a 4 nagrody za medale Igrzysk Olimpijskich w Tokio, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Wyróżnionych nagrodami zostało także 3 trenerów za wyniki uzyskane przez ich podopiecznych podczas Igrzysk Olimpijskich. Z wszystkimi spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, i Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego. To ważne dla nas spotkanie, również możliwość przekazania stypendiów olimpijczykom. Chcemy im jeszcze przez kolejny rok pomagać, pomimo że Igrzyska Olimpijskie już za nami, to jednak ci najlepsi, którzy zdobyli miejsca w pierwszej dziesiątce, nie tylko medale, otrzymają od nas wsparcie do końca roku 2022, żeby spokojnie ten okres poolimpijski jeszcze trenować, przygotowywać się, no i czekać na kolejną olimpijską nominację. Z kolei podczas gali finałowej konkursów o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku marszałek Marek Woźniak i Paulina Stochniałek, członek zarządu województwa, wręczyli nagrody zwycięzcom konkursów oraz laureatom, a także wyróżnionym nauczycielom i placówkom. Gala odbyła się w ramach uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Wydobywanie postaci nauczycieli czy też szkół, które są dobrze zorganizowane, które oferują coś więcej niż ten zwykły standard, wydaje mi się, że jest ważnym zadaniem naszym. To nie jest nasze zadanie ustawowe, ale chcemy, odpowiadając za rozwój Wielkopolski, za te wyzwania przyszłości, dać sobie szansę na poszukanie tych ludzi, pokazanie tych ludzi, nagrodzenie ich wreszcie, bo jest to w pewnym sensie przykład dla innych, a z drugiej strony jest to też możliwość, żeby wskazywać pewne kierunki, które powinny być kierunkami dobrymi dla Wielkopolski. W konkursie o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku zwyciężyły 2 placówki edukacyjne. Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej i Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu. Wśród nauczycieli najlepsze okazały się Joanna Gadomska, prowadząca popularnego bloga Biologia z Blondynką, z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, i Agnieszka Jankowiak-Majk, znana jako babka od histy z 3. Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.